Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne. Cześć, z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linke Kulicki. Witam Was w czwartym odcinku podcastu Poland VC. Dzisiaj ze mną w studiu w kancelarii jest Łukasz Obuchowicz z Cogito Ventures. Cześć Łukasz. Cześć. Dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami Janka, no bo kiedyś trzeba wyjechać na urlop, więc podcast dzisiaj prowadzę sam. No ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w odbyciu bardzo ciekawej rozmowy. Łukasz, znamy się nie od dzisiaj. Myślę, że jak tak patrzę wstecz, to większość mojej takiej przygody ze startupami i z inwestycjami i z rynkiem VC, no to my się znamy, tak? Od jakichś przynajmniej 7 lat. Powiedz mi, jaka była twoja droga do branży VC i co robicie teraz w ramach Cogito Ventures? Nazywam się Łukasz Obuchowicz, jestem współzarządzającym funduszem Cogito Ventures. Może najpierw opowiem, co robimy. Specjalizujemy się w koinwestycjach z aniołami biznesu i w takiej formule działamy od 2017 roku. Na początku nasze syndykaty inwestycyjne w całości były oparte o kapitał prywatny, a od 2019 roku zarządzamy również kapitałem Polskiego Funduszu Rozwoju w programie PFR Business. Natomiast potwierdzam, że się znamy bardzo długo i tak naprawdę mój kontakt z VC zaczął się od ciebie, bo pamiętam, jeszcze pracując w banku inwestycyjnym, kiedy zajmowałem się większymi transakcjami, bardziej private equity, to odnalazłem twoją wypowiedź w takim miesięczniku, chyba Futu. Już nieistniejącym. Skontaktowaliśmy się i tak naprawdę od twojego intro zaczęła się tak naprawdę moja przygoda z VC, bo wtedy mam wrażenie wszedłem w ten ekosystem. Tak, także warto pisać artykuły, bo można poznać ciekawych ludzi. Nawet jak dany artykuł przeczyta jedna osoba, to może właśnie ta właściwa. Dokładnie. Powiedziałeś, że przyszedłeś z rynku private equity. To może właśnie powiedz, jak wyglądała ta twoja droga do rynku venture capital? Pochodzę z sektora finansowego, tak, bo zajmowałem się fuzjami i przejęciami w banku inwestycyjnym. Były to zwykle duże transakcje. Pomagaliśmy przy wyjściach już z dużych spółek funduszom private equity. Zwykle takie transakcje kończyły się może nie od razu, ale czasami od razu, ale czasami w jakichś tam etapach przejściem właścicieli już na zasłużoną emeryturę i trochę mi to nie dawało spokoju. To znaczy zawsze szukałem robienia biznesu z ludźmi, którzy raczej nie kończą swojej kariery, ale dopiero zaczynają. Pociągał mnie ten etap takiego początkowego budowania biznesu, więc zacząłem szukać okazji inwestycyjnych. Zacząłem anielsko, tak spotkałem na takich wspólnych inwestycjach właśnie mojego wspólnika Wojtka Niesyto, z którym prowadzimy Cogito Ventures i tak naprawdę po nitce do kłębka, po kilku inwestycjach anielskich trafiłem na ciebie i potem to już się potoczyło jakoś tak dynamicznie i weszliśmy w ten rynek. Wasza pierwsza taka chyba większa i też taka inwestycja, która odniosła sukces, to chyba PackHelp, z tego co pamiętam, prawda? Tak. Myślę, że w życiu każdego funduszu jest taka inwestycja, która jakoś daje wiatr w żagle i u nas niewątpliwie był to PackHelp. To była, tak jak mówisz, nasza pierwsza inwestycja w syndykacie pod marką Cogito. No i to dało nam niesamowity PR i wokół nas zaczęli się gromadzić aniołowie biznesu i tak naprawdę od tego to się wszystko zaczęło. Więc jakby
historię Cogito można podzielić na takie dwa etapy, czyli te początki 2016-17 rok, kiedy my budujemy syndykaty anielskie oparte o taki nasz bardzo ścisły network i tylko kapitał prywatny. Natomiast od 2019 już zarządzamy 30 milionami kapitału pochodzącego od PFR Ventures i od nas, czyli od Wojtka Niesyto i ode mnie. Natomiast cały czas pozostaliśmy w tej formule koinwestycyjnej z aniołami biznesu. Inwestujemy w proporcjach 50-50, więc można powiedzieć, że w obecnym funduszu Cogito Ventures oprócz tych 30 milionów, nazwijmy to PFR-owskich, mamy też kapitał anielski, drugie 30 milionów, więc całkowita kapitalizacja to jest 60 milionów. No właśnie, i ten temat chciałbym troszkę pociągnąć, bo myślę, że on w kontekście polskiego rynku VC czy inwestycji w spółki technologiczne jest bardzo ciekawy, no bo właśnie wasz sposób inwestowania jest dosyć specyficzny. Tak jak powiedziałeś, z jednej strony macie pieniądze publiczne i swoje prywatne, a z drugiej strony zawsze do rund dobieracie aniołów biznesu. I powiedz mi, jak to wygląda od takiej strony operacyjnej? Czy trudno jest przekonać aniołów biznesu do koinwestycji z funduszami VC? No bo z tego, co widzę, aniołowie, niektórzy lubią inwestować samemu, niektórzy lubią właśnie samemu zbierać się w jakieś syndykaty, niektórzy podczepiają się pod fundusze VC. Ja pamiętam też te wasze pierwsze inwestycje i to wcale nie wyglądało przecież tak różowo, tak? Rozmowy z aniołami biznesu, może same rozmowy nie są ciężkie, tak? Natomiast zebranie odpowiedniej liczby aniołów biznesu, tak, żeby zebrać rundę, już są. Tak, wiesz co, poruszyłeś kilka wątków. Trochę w tym pytaniu pojawiła się taka historia, jak wyglądały te początki. No i to też zahacza o to, jak wyglądał ten rynek, dajmy na to 5-7 lat temu, a jak wygląda teraz. To była kolosalna zmiana, która się zadziała na naszym rynku in plus. Gdy zaczynaliśmy, to rzeczywiście to takie pojęcie i świadomość inwestycji anielskich była dość słaba. Ten nasz network aniołów był jeszcze raczkujący. Teraz to jest ponad 330 osób w waszym networku. W naszym networku, takim, można powiedzieć, na naszym newsletterze Cogito. A zaczynaliśmy pewnie od 50 osób, może mniej, tak? Więc to pokazuje też jakby krok, jaki się zadział w środowisku. I teraz wiesz, jakby to, że my koinwestujemy z aniołami biznesu, to jest nasze DNA, bo my z tego wyrośliśmy i dla nas to była taka naturalna droga. Najpierw prywatne syndykaty, potem syndykaty pod parasolem funduszu PFR-owskiego. Więc mam wrażenie, że my operacyjnie sobie z tym dość dobrze radzimy, natomiast zarządzanie taką grupą anielską to jest wyzwanie. I teraz pytanie, czy trudno aniołów przekonać, czy łatwo? No to myślę, że teraz powiedziałbym, że jest to dość łatwe i przedsiębiorcy raczej to jest czas przedsiębiorców, o tak bym powiedział. A powiedz mi, to się na chwilkę wtrącę, ale w temacie. Czego aniołowie szukają właśnie we współpracy z funduszem? Czy szukają takiego zaufania, wiedzą, że dzięki czemu będą mogli
mieć pewność, że te pieniądze zostaną dobrze zainwestowane, czy raczej szukają dobrej selekcji pomysłów, tak żeby zaangażować się w ten proces inwestycyjny i zdecydować, czy w tę konkretną spółkę chcą wejść, czy nie chcą, bo właśnie poruszyłeś ten temat zarządzania, jak to wygląda? W tym programie, którym działamy, czyli w PFR Business, to jest to bardzo przyjazne, mam wrażenie, dla aniołów, szczególnie takich początkujących, którzy dopiero na ten rynek wchodzą. Zaletą tego programu jest to, że tam nie ma takiego twardego zobowiązania, tak? Czyli anioł może patrzeć na nasz deal flow i sam decydować o tym, w co wejdzie. Zaletą jest to, że anioł inwestuje bezpośrednio w udziały danego przedsiębiorcy. Obejmuje. To nie jest tak, że fundusz w imieniu anioła obejmuje, tylko anioł obejmuje. Tak. On obejmuje udziały, więc pewnie tak psychologicznie działa to na niego bardziej uspokajająco, no bo ma w ręku ten natomiast udział. Natomiast umówmy się, formalnie to czasami jest droga przez mękę, nie? Tak, administracyjnie jest to droga przez mękę, bo polskie prawo nie jest przystosowane do takiego łatwego przeprowadzania tego typu procesów. Natomiast co jest jeszcze plusem dla takiego anioła biznesu? My zajmujemy się pozyskiwaniem projektów, negocjowaniem, strukturyzowaniem takiej transakcji. Aniołowie, tak jak powiedziałem, mogą decydować sami o tym, czy wchodzą w dany projekt, czy nie. I taki cały admin związany z transakcją mają na tak zwanym autopilocie, no bo udzielają nam pełnomocnictw, by działać w ich imieniu. Z tego punktu widzenia to ten program jest właśnie przyjazny dla takich ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją drogę i na pewno mają pewność, masz pomyślane, ale mają pewność, że ten proces jest przeprowadzony profesjonalnie, jest to gwarant jakiejś jakości tego, że due diligence jest zrobione tak, jak powinno. Powiedziałeś o osobach, które są początkujące na tym rynku. Odczaruj mnie właśnie może trochę to pojęcie anioła biznesu, bo myślę, że większość osób, o ile zna pojęcie anioła biznesu, to pewno myśli, że to jest jakiś przedsiębiorca z pierwszych stron gazet. Takim super aniołem jest na przykład Rafał Brzoska, ale wy nie bazujecie, powiedzmy, tylko na takich osobach, tak? Bazujecie także na osobach, które są menadżerami, czy mają swoje firmy i także są w stanie inwestować jakieś pieniądze. Miałem okazję przyglądać się waszym inwestycjom i myślę, że jakby jesteś dobrą osobą, żeby trochę odczarować to pojęcie, że anioł biznesu nie musi mieć miliona złotych per inwestycja, żeby właśnie tym aniołem być i móc zainwestować. Jak to tak na co dzień wygląda? Tak, dokładnie taką percepcję myślę, że większość ludzi miała właśnie w momencie, kiedy startowaliśmy, czyli 16-17 rok. Wtedy się wydawało, że rzeczywiście trzeba duży kapitał wyłożyć per transakcja. Natomiast no, na tym rynku tak nie jest, bo w świecie VC nie pieniądze są najważniejsze, ale co taki anioł może dać przedsiębiorcy ponad te pieniądze, jak mu może namacalnie pomóc, by oderwać ten początkujący biznes od ziemi. U nas i w ogóle naszą misją w Cogito było to, żeby trochę ten rynek odczarować, żeby wpuścić ludzi do tego ekosystemu. No i na pewno łatwiej się tych ludzi wpuszcza, jeśli oni nie muszą od razu ryzykować jakiejś dużej części swojego majątku, tylko jakieś rozsądne kwoty inwestować per spółkę, ale zbudować sobie odpowiednie portfolio. Co to są rozsądne kwoty, Łukasz? U nas mediana inwestycji per anioł, per spółka to jest jakieś 30-40 tysięcy złotych, więc nie jest to
kwota zabójcza, szczególnie jeśli można ją zainwestować, nie wiem, co kwartał, tak? I sobie w ciągu kilku lat zbudować portfolio kilkunastu, kilkudziesięciu spółek, zobaczyć jak to idzie, jak działa ten rynek i wtedy wyrabiać sobie coraz lepiej swoje zdanie na temat projektów. Natomiast spektrum tych kwot, jakie ludzie z nami koinwestują, to jest, wiesz, od 10 tysięcy złotych i mieliśmy taki przypadek po 1 000 000 euro. Więc rozstrzał jest bardzo, bardzo duży i to zależy od indywidualnej kieszeni albo apetytu na ryzyko. Ale też zależy od tego, co dana osoba może wnieść właśnie poza tymi pieniędzmi. I my często widzimy, że założyciele wolą mieć kogoś na mniejszą kwotę, ale kto, nie wiem, ma odpowiednią wiedzę rynkową, sektorową, ma jakieś know-how w danej domenie, czy marketingu, czy sprzedaży, albo przeszedł przez jakiś cykl inwestycyjny i wtedy taka osoba no na pewno jest na wagę złota. Mm-hmm. Właśnie wspomniałeś o tym angażowaniu się w pracę spółki, czy w działalność operacyjną spółki, czy to funduszu, czy właśnie poszczególnych aniołów. Mi się wydaje, że to też jest takie clue inwestycji anielskich, tak? Że takie pasywne, takie inwestowanie, tradycyjne inwestowanie venture'owe, no to jest po prostu inwestowanie kapitału i wejście w spółkę tak tylko czysto finansowo, a anioł właśnie ma dać to know-how, czy jakąś swoją sieć kontaktów. Natomiast ja obserwuję ten rynek i wiem, że to różnie wygląda. Tak? U was w niektórych inwestycjach tych aniołów jest po kilkudziesięciu, o ile pamiętam, więc macie dobry przegląd tego rynku. Powiedz mi, czy właśnie aniołowie z twojego doświadczenia angażują się w pracę spółki, czy raczej wolą pozostać w cieniu? Jeśli się angażują, to czy poświęcają swój czas, nie wiem, parę godzin w miesiącu, czy paręnaście godzin w miesiącu, czy raczej po prostu są zawsze pod telefonem, można zadzwonić, coś się poradzić, czy zapytać, czy mają jakiś dostęp do jakiejś innej osoby na rynku, żeby otworzyć jakieś drzwi, zrobić intro? Bardzo różnie. Nasi koinwestorzy, myślę, że dzielą się na takie trzy grupy. Pierwsza grupa, nazwałbym ich pasywni, ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Oni bardziej traktują te inwestycje, tak jak powiedziałeś, czysto finansowo. A jeśli chodzi o pomoc założycielom, to zwykle angażują się punktowo, tak? Gdy zostaną o to wprost poproszeni, często my trochę moderujemy ten kontakt, czyli taka osoba jest zwykle bardzo pomocna, ale musi mieć konkretne zadanie. Druga grupa, nazwałbym ich takimi średnio aktywnymi, to są osoby, które uważnie czytają i wnikliwie raporty ze spółki, same zgłaszają się od czasu do czasu z konkretnymi pomysłami, jakąś inicjatywą, ofertą pomocy. A trzecia grupa to są naprawdę doświadczeni aniołowie biznesu, którzy mają rozbudowany portfel, to może być nawet kilkanaście, kilkadziesiąt spółek. I tacy aniołowie traktują swoją rolę bardzo poważnie. Często budują taki swego rodzaju taki personal brand, tak? Oni chcą być postrzegani na tym rynku jako aktywni, pomocni i tacy, którzy będą przyciągali jak magnes deal flow. No i takie osoby angażują się najwięcej i mogą pomóc w wielu aspektach, często fundraisingowych, często bardzo, bardzo kluczowych dla życia startupu. I też żeby doprecyzować, co to jest smart money, tak? Bo to ma bardzo różny odcień. Tak? To jest szerokie pojęcie i to może być czasami pomoc w dotarciu do kluczowego klienta i to jest
takie bardzo ważne, żeby pozyskać jakąś pierwszą referencję dla projektu, który jeszcze nie ma brandu, nie ma świadomości wśród klientów. Czasami jest to pomoc w rekrutacji kluczowych osób, czasami dotarcie do odpowiednich ludzi z know-howem, wsparcie w jakimś researchu nowego rynku czy segmentu produktów, albo pomoc w negocjacjach kluczowego kontraktu. Więc tak jak mówię, to środowisko jest bardzo różne, czasami potrzebuje jakiegoś impulsu z zewnątrz, ale generalnie każdy jest otwarty na pomoc. To znaczy to nie jest tak, że ktoś inwestuje z nami i po prostu potem zamyka telefon i nie odbiera od nas. Właśnie po tym, co powiedziałeś, otworzyła mi się pewna klepka w mózgu właśnie dotycząca tego smart money, no bo to jest pojęcie rzeczywiście, od kiedy ja jestem na tym rynku, to się mówi o smart money na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast ty zwróciłeś uwagę, że tym smart money de facto może być po prostu dostępność. Tak, że startup czy funderzy wiedzą, że zawsze mają na podorędziu jakąś osobę i zawsze mają do niej telefon i mogą zadzwonić w razie czego. A mówię o tym nie bez powodu, no bo taką bolączką przynajmniej polskiego rynku venture capital jest to, że czasami fundusze inwestują i potem po prostu kontakt się tam urywa, fundusz nie jest zbyt pomocny, a właśnie tym smart money może być dostępność jako taka. Nie wiem, czy to też tak widzisz. Także ten anioł niekoniecznie musi pomóc, tak? Ale ta dostępność jest, no jest kluczowa tutaj. Tak, jak najbardziej. I trzeba podkreślić, że właśnie dostępność, bo teraz skupiliśmy się trochę na aniołach, ale tak naprawdę fundusz VC też musi być dostępny. Nie? On musi być takim instytucjonalnym aniołem, tak? Czyli też reagować szybko, być dostępnym i jakby pomagać spółce. No też mi się wydaje, tak patrząc na was i patrząc, że te inwestycje często składają się z kilkunastu czy kilkudziesięciu aniołów, to nawet funder może nie wiedzieć, tak, jakie kompetencje mają poszczególni aniołowie i fundusz może być właśnie taką centralą, do której, z którą kontaktuje się startup i mówi, hej, potrzebuję pomocy w tym i w tym, a wy już wiecie, kogo przekierować. Tak, dokładnie tak jest. To jest to, o czym mówiłem w kontekście tej moderacji. Tak? Czasami my po prostu lepiej znamy tych aniołów i wiemy, gdzie oni mogą pomóc. To są naprawdę różne case'y, tak? No bo mamy aniołów, którzy przeszli przez jakieś rundy finansowania i potrafią bardzo, bardzo pomóc w nakreśleniu właśnie ścieżki fundraisingowej dla takiego młodego przedsiębiorcy. Mogą zrobić też pierwsze intro do funduszy, które dobrze znają. No i takie intro jest, no co tu dużo mówić, ciepłe, tak? No bo te fundusze ufają tym założycielom, w których już zainwestowali. Ale często ta pomoc to jest taka stricte sektorowa, tak? Czyli mamy anioła ze świata ubezpieczeń, no i on zna tajniki kontraktu, tak? Z ubezpieczycielem, tak? I wtedy może naprawdę pomóc takim założycielom, żeby po prostu nie weszli na jakąś minę albo gdzie mogą negocjować, a gdzie niestety nie mogą, tak? Warto takie rzeczy wiedzieć. Przejdźmy na chwilkę właśnie na tą stronę funduszu jako organizacji i czy dla ciebie, dla Wojtka, jako dla zarządzających Cogito Ventures, czy czujecie jakąś właśnie taką przewagę konkurencyjną polegającą na tym, że inwestujecie razem z aniołami, a nie samodzielnie? Wiesz co, zupełnie szczerze nie czuję, że jest to jakaś istotna przewaga konkurencyjna. Po prostu czasem jest, a czasem zupełnie nie ma to znaczenia. Na pewno jesteśmy atrakcyjni dla założycieli, którzy mają wokół siebie już zbudowany jakiś taki zalążek syndykatu. No bo zwykle
ktoś z networku tego założyciela ufa mu, wierzy w ten biznes i nie wiem, deklaruje już jakieś kwoty, natomiast te kwoty są za małe, żeby złożyć większą rundę, wtedy taki założyciel przychodzi do nas, my nadbudowujemy ten jego zalążek syndykatu naszymi aniołami, podwajamy kwotę wszystkich aniołów i nagle się robi duży ticket, my inwestujemy zwykle między 1,5 a 2,5 miliona per transakcja i to jest kwota właśnie ta 50 na 50 z aniołami, więc to są już konkretne kwoty i jakby tutaj widzę tę przewagę. Czasami też widzę sytuację, kiedy założyciel przychodzi do nas zupełnie bez niczego, tak? bez żadnych osób, które by były chętne do inwestycji, my ten syndykat budujemy od zera. No i tutaj to jest ewidentnie nasza przewaga. Też to, że my działamy na takim przecięciu inwestycji anielskich i presidowych, czyli bardzo wczesnych, no to często trafiają do nas projekty, które po prostu są za wczesne dla większych funduszy VC. Mi się wydaje też, że tak wasza praca jako funduszu no działa też w drugą stronę. To nie jest tak, że przyciągacie samych aniołów biznesu, którzy są doświadczeni, ale pewno przyciągacie także osoby, które tymi aniołami dopiero chcą zostać, poinwestować jakieś małe kwoty, nie wiedzą, z czym to się je, chcą się po prostu rozeznać. Więc ja waszą pracę też widzę trochę jako edukację po prostu tego rynku anielskiego, czy tworzenie rynku anielskiego. Jakbyś mógł powiedzieć, czy to rzeczywiście tak wygląda i czy no i jaki jest taki właśnie stosunek per transakcja takich aniołów bardzo doświadczonych do aniołów mniej doświadczonych? Wiesz co, myślę, że w tym naszym networku zbudowaliśmy sobie taki trzon aniołów biznesu, którzy inwestują z nami w niemalże każdy projekt. Więc to są osoby, którym już raczej tego nie trzeba tłumaczyć i myślę, że one się dobrze orientują w tym. Natomiast przy każdej transakcji mamy kogoś nowego. I to jest miks osób, które zaczynają, albo takie, które na przykład są bardzo długo na naszym newsletterze i po prostu obserwują czasami przez rok plus, tak? Mówiąc po marketingowemu, lead się podgrzał, także wreszcie przyszedł. Tak. Po prostu taka osoba musi obejrzeć kilka projektów, żeby nie rzucać się na ten pierwszy i myślę, że to jest rozsądne, tak? Naturalne. Więc ta grupa jest zróżnicowana. Jeśli chodzi o edukację, no to myślę, że możemy sobie zarzucić to, że mało czasu my jako Cogito Ventures poświęciliśmy na to. Chociażbyśmy robili co możemy, to jednak w tak małym zespole, bo jest nas 3 osoby do zarządzania tym wszystkim, to nie starcza nam czasu. No trzeba przyznać, że tak, macie konkretny budżet do wydania, jest was 3 i no i macie jakiś okres do wydania tych pieniędzy, więc albo szukacie firm do zainwestowania, albo edukujecie rynek. Jakby często w tych mniejszych i średnich funduszach no to jest albo jedno, albo drugie, tak? Tak, jeszcze trzeba pamiętać, oprócz tego, co wspomniałeś, no to w obecnym tym portfolio PFR-owskim będziemy mieć 18 spółek, a w tym poprzednim prywatnym 7, tak? Więc nie wszystkie są aktywne, powoli wychodzimy z tych inwestycji, więc ta liczba się zmniejsza, natomiast to pokazuje, że no my naprawdę mamy co robić, tak? I przy tak małym zespole tych takich wątków edukacyjnych myślę, że nie da się zrobić.
Próbujemy to robić wysyłając newsletter, który jest taką paczką informacji o naszych spółkach portfelowych, ale też jest tam jakiś element edukacyjny, czyli co warto przeczytać, albo jak inni doświadczeni aniołowie biznesu prowadzą swój proces inwestycyjny, analizę spółki i tak dalej, więc staramy się to robić, natomiast wiem, że to jest niewystarczające. Też to, co zauważyliśmy, to czasami ludzie, którzy przychodzą do tego środowiska startupowego, mają trochę takie skrzywione wyobrażenie. Skrzywione w tym sensie, że mają przyzwyczajenia z innych rynków, tak? Na przykład inwestycji w spółki takie pre-IPO na New Connectie, gdzie to wyjście następuje szybko, tak? Po roku, dwa masz obrót kapitału i szczęśliwe wyjście lub nie. Natomiast w VC jest inaczej, tak? Tam trzeba zablokować ten kapitał na myślę 4-5 lat i dopiero wtedy oczekiwać wzrostów, zwrotów, więc no z tym też tak trochę musimy walczyć, tak, że żeby tych ludzi też nie wpuszczać na minę, żeby te oczekiwania były spełnione i jasne. Czyli nie tylko musicie zarządzać oczekiwaniami startupu, który do was przychodzi, ale jeszcze tych 200-300 osób, które chce z wami inwestować, a czasami nie do końca zna realia. Myślę, że to jest też dobre miejsce, dobry moment, żeby zadać ci pytanie dotyczące tego, czy te inwestycje anielskie są teraz takim, czy obserwujesz, że inwestycje anielskie są zyskują na popularności, chociażby jako taka inwestycja postpandemiczna, czy inwestycja w dobie szybko rosnącej inflacji. Czy dla aniołów biznesu takie inwestowanie anielskie staje się bardziej atrakcyjne, pomimo tego, że tak jak przed chwilą powiedziałeś, no muszą zamrozić kapitał na 3, 4, 5 lat. Mhm. Wiesz co, jakby pięknem rynku VC jest to, że innowacyjność nie śpi i nie jest cykliczna. Ona się dzieje zawsze i w czasach głębokiego kryzysu i w czasach prosperity. Świetne spółki technologiczne powstają również w najgorszym okresie, tak, ekonomicznym. I z tego punktu widzenia jest rynek VC jest inwestycyjnym zabezpieczeniem się przed cyklem koniunkturalnym. Według mnie każdy profesjonalny inwestor powinien zalokować część swojego portfolio w VC. Oczywiście nie dużą, bo tu jest duże ryzyko, ale też ten wzrost upside jest czasami kolosalny. I dopiero jak się widzi to na swoim portfelu, to tak naprawdę otwierają ci się oczy, jakiego rzędu zwroty możesz osiągnąć. A też tak patrząc po waszym portfolio z Cogito, czy z poprzednich syndykatów, no to jest to takie portfolio, gdzie raczej spółki się rozwijają, a nie zwijają i upadają i się zamykają. Wiesz co, różnie. My zupełnie nie odstajemy statystycznie od tego, co pokazuje rynek, czyli mamy jakąś liczbę outlierów. Część spółek niestety do zamknięcia albo takie, które dają małe zwroty i to jest wtedy porażka, tak? Tak, nawet jaki jest tam mały zwrot, ale to jest jednak od strony VC porażka. Natomiast trzeba cały czas mieć tych outlierów, którzy dadzą ci te oczekiwane zwroty i tak naprawdę zasypią tymi zwrotami wszelkie straty na pozostałym portfolio. Więc my nie odstajemy. My mamy, jakby to nie jest tak różowo, tak, że wszystkie nasze spółki super performują. Jeszcze wracając do cyklu koniunkturalnego, to czasy kryzysu są też o tyle ciekawe w naszej branży, że zwykle w takim okresie wzrasta jakość przedsiębiorców, którzy uruchamiają nowe projekty. I po prostu w
takiej sytuacji następuje naturalna selekcja. Słabsi przedsiębiorcy po prostu dwa razy zastanowią się, zanim podejmą ryzyko na przykład odejścia z dobrze płatnej pracy. Więc z tego punktu widzenia myślę, że czekają nas ciekawe czasy. Czy myślisz, że to może być taki katalizator dla stwierdzenia, że na polskim rynku VC jest bardzo dużo pieniędzy, ale mniej projektów, bo wiele osób tak mówi, tak? Że pieniędzy jest w brud, ale nie ma dobrych projektów, żeby w nie zainwestować? Wiesz co, nie wiem, czy się do końca z tym zgodzę, bo to jest bardzo, tam jest dużo niuansów, tak? Na pewno jest dużo kapitału publicznego, no ale każdy rynek i amerykański, i izraelski przechodził przez ten cykl, tak? To znaczy to musiał być jakiś na początku jakiś taki stymulator w branży. No i to widzimy. W momencie, kiedy PFR Ventures odpalił swoje programy, no to na pewno ten rynek się rozruszał, no ale mamy do tego Bridge Alpha i tak dalej, więc rzeczywiście ten nawiz kapitału jest duży. Czy jest mało projektów? Jak zaczynaliśmy 16-17 rok, to bym powiedział, że jest ich mało. Teraz myślę, że jest ich bardzo dużo. Osobiście uważam, że czekają na nas takie złote lata przedsiębiorczości w Polsce, bo widzimy takie trzy mocne trendy, które wskazują, że tak się zadzieje. Abstrahując od takiej analogii, wiesz, co się działo w Niemczech 10 lat temu, czy w Stanach, czy i tak dalej, nie? To pierwszym takim trendem to jest to, że może to nawet nie jest trend, tylko fakt. W Polsce i w regionie mamy po prostu duże zasoby talentu technologicznego. Kulejemy trochę z talentem sprzedażowym, natomiast on się uczy i dorównuje tym benchmarkom zachodnim, więc mamy talent technologiczny, który jest unikalny w skali świata i myślę, że innowacja tu będzie się odbywała. Na to nakłada się zmiana pokoleniowa. Po prostu teraz po studiach jest wręcz sexy, wiesz, założyć własny projekt albo dołączyć do startupu, a nie tak jak za moich czasów zaczynać karierę w wielkiej czwórce. Ludzie są też bardziej skłonni podejmować ryzyko. Też do tego bym dodał, że mogą podejmować to ryzyko, bo dłużej mieszkają na przykład z rodzicami. To widać po prostu pokoleniowo, tak? Że mamy pokolenie tak zwanych snowflake'ów. To są osoby, które są bardzo długo pod kloszem, tak? Który został stworzony przez rodziców. Przez to dłużej mieszkają z rodzicami. No ale jeżeli się ocknął, to oskną się i stwierdzą, że mogą podejmować ryzyko, bo jeszcze mogą, bo mamy na to po prostu przestrzeń. Dokładnie tak jest. No ten kraj się zmienił, tak? Polska się stała zamożniejsza. Pewnie moi rodzice mają mniejszą tą poduszkę ratunkową dla mnie, tak? Czy mieli jak byłem młody, ale obecni 20-latkowie pewnie mają rodziców, którzy te poduszki mają większe. Więc tak, potwierdzam. No i jeszcze nakłada się na to trzeci czynnik, myślę, że najistotniejszy, bo ta zmiana musi zajść w każdym ekosystemie startupowym, czyli ten taki efekt mafii, tak? To pochodzi z tego określenia PayPal mafia, gdzie ludzie z PayPala po prostu pozakładali różne fundusze i biznesy. I u nas dzieje się dokładnie to samo. To znaczy pracownicy teraz, bo ten trend najbardziej obserwuję, pracownicy tych wszystkich spółek typu DocPlanner, Booksy, PackHelp wchodzą na rynek z własnymi projektami i to będzie taka nowa armia bardzo doświadczonych specjalistów, którzy założą swoje firmy. Tak, właśnie w tym kontekście też chciałem powiedzieć, że dorastają ludzie, których rodzice
no byli powiedzmy pierwszym pokoleniem, które zaryzykowało w ten taki nowy sposób. Nie mówię o tej przedsiębiorczości z początku lat 90., tylko już takie ryzyko na rynku powiedzmy technologicznym, tak? Że skoro moi rodzice założyli startup, wyszło im lub nie wyszło, tak? Ja to widziałem, o tym słyszałem, to znaczy, że ja też tak mogę, tak? I to już idzie pewne domino i można powiedzieć, że to jest jakiś taki punkt przełomowy i tworzy się takie małe koło zamachowe na rynku. Tak, i też koszt uruchomienia biznesu spadł dzięki tym wszystkim narzędziom, nie wiem, no code albo infrastrukturze, która jest w chmurach. Tak? Teraz można dużo taniej zacząć niż jeszcze 5-10 lat temu. Dokładnie. Łukasz, powiedz mi, jak wy w ogóle w funduszu podejmujecie decyzje? I chciałbym, żebyś to połączył może właśnie z takim procesem podejmowania decyzji przez samych aniołów. Jak wy wybieracie startupy, a z drugiej strony jak przez ten proces decyzyjny przechodzą aniołowie? Czy te procesy decyzyjne można jakoś w miarę połączyć? Czy one są prowadzone oddzielnie? Na przykład najpierw wy po prostu decydujecie, że w jakiś startup chcecie zainwestować, potem idziecie do aniołów, czy to się dzieje równolegle? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Jeśli pytasz o to, jak działa nasz fundusz, to deal flow, czyli projekty pochodzą od nas, czyli my zajmujemy się tak naprawdę scoutingiem tych startupów i jeśli jesteśmy z Wojtkiem przekonani do danego projektu i mówimy OK, inwestujemy, to wtedy dopiero ten projekt trafia na forum anielskie, odbywa się Zoom, telekonferencja z założycielami, aniołowie mogą jakby pełni transparentnie podjąć decyzję. I to, kiedy my mówimy z Wojtkiem tak, chcemy zainwestować, no to zwykle to jest parę miesięcy od momentu pierwszego kontaktu z takim projektem. Więc to nie jest tak, że wpada do nas projekt i my następnego dnia wysyłamy to do aniołów, tylko mamy już, myślę, że kilka dobrych sesji z takimi założycielami, rozmawiamy z klientami. I robimy jakiś taki background check przed tą decyzją. Natomiast więc w naszym networku aniołowie dostają takiego gotowca, tak? Czyli my mówimy, że chcemy tyle i tyle zainwestować. Zwykle tam się tworzy już jakiś syndykat też funduszy. I jakby ta informacja już jest taka finalna, tak? Więc wystarczy, że taki anioł posłucha na tej telekonferencji założyciela, może zadać pytania i wtedy podejmować decyzję. Natomiast pewnie inaczej taki proces decyzyjny wygląda, kiedy na przykład anioł inwestuje solo i widzę, że coraz więcej takich aniołów w Polsce jest. W Stanach to się nazywa super angels, czyli tacy ludzie, którzy właściwie robią to full time. Może nie full time, ale te też tacy są i oni inwestują po nawet kilkadziesiąt, 30-40 startupów rocznie i jakby u nas jeszcze są pojedyncze takie osoby, w sensie to nie jest takie powszechne, natomiast proces decyzyjny zwykle u takiego anioła biznesu wydaje mi się, że jest oparty dużo mocniej na takiej intuicji plus jakiejś dobrej chemii z założycielami, na zaufaniu do nich, no bo nie ukrywajmy, anioł zwykle wchodzi na etapie, kiedy to jest garaż, PowerPoint albo jakiś bardzo proste demo czy MVP projektu i taki anioł podejmuje duże ryzyko. I z tego punktu widzenia
kluczowe jest to, żeby tymi aniołami się zaopiekować. Myślę, że jedną z dróg było właśnie uruchomienie tych funduszy biznes, tylko inwestujących z aniołami, ale z drugiej strony to, co widzę na rynkach zagranicznych typu Londyn, Niemcy, no to wszędzie na tych rynkach, gdzie ten sektor VC się rozwinął bardzo, bardzo dynamicznie, no to aniołowie mają jakieś preferencje podatkowe i tego typu ułatwienia, no bo bez nich to koło zamachowe nie ma jak się uruchomić, tak? Oni są tymi pierwszymi, którzy największe ryzyko podejmują, więc powinniśmy im to ryzyko jakoś załagodzić i ułatwić działanie, no bo bez nich ten ekosystem jest niepełny. No właśnie powiedz może o tych ułatwieniach, które mamy na Zachodzie czy w innych krajach, a jakie mamy w Polsce, o ile jakieś są i co twoim zdaniem jeszcze w Polsce powinno się zmienić, bo zakładam, że jednak powinno się zmienić w kontekście tych inwestycji anielskich, no żeby ten rynek inwestycyjny, venture'owy i anielski mógł po prostu się rozwijać. Ja nie jestem ekspertem podatkowym, tak, od tego, jak działają dokładnie te mechanizmy. Natomiast to, co widzę, to, że w innych krajach jest to zrobione dużo prościej. To znaczy nie jest to obwarowane aż tyloma warunkami, tylko jeśli inwestor inwestuje na określonym etapie życia spółki, tak, i to można łatwo określić, tak, albo spółka jest nie starsza niż X, czy jakoś inaczej, to on już się automatycznie łapie w ten przyjazny reżim podatkowy i nie wiem, może sobie od podstawy opodatkowania odpisać na przykład połowę wydanej kwoty. No i to już robi robotę, czyli jakby nikt nie zastanawia się, ok, czy ten projekt pasuje do tego, tylko ja inwestuję określone kwoty i wiem, że mogę łatwo to odpisać, więc do czegoś takiego bym zmierzał też na naszym rynku. No bo tak jak mówię, no bez aniołów ten ekosystem nie jest pełen. Ekosystem startupowy musi się zaczynać od anioła, potem przechodzić przez fundusz presidowy, seedowy i wzrostowy. Tak? Bez tego ten cykl kuleje i przedsiębiorcy muszą na gwałt szukać kapitału za granicą. Często to prowadzi do tego, że po prostu ktoś inny spija śmietankę, a nie nasze fundusze. Troszkę odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem zadać właśnie teraz, czyli czy polski, czy ekosystem inwestycyjny, inwestycji w spółki technologiczne w ogóle może działać i rozwijać się bez aniołów biznesu, ale odpowiedziałeś na to dosyć jednoznacznie, że nie. Tak. Jakby nie ma takiego przykładu ekosystemu, gdzie nie byłoby aniołów, tak? To musi ze sobą współgrać. Chciałbym ci zadać jeszcze takie pytanie, czy widzisz wśród aniołów jakieś takie trendy dotyczące inwestycji, czy na przykład teraz, skoro dużo się mówi o Web3, czy nagle aniołowie chcą inwestować w taką branżę, czy na przykład branża medyczna, czy branża edukacyjna. U was to portfolio jest dosyć zróżnicowane, jeżeli chodzi o rodzaje inwestycji, czy rodzaje spółek, natomiast może widzisz na rynku jakieś takie trendy. Czy raczej aniołowie trzymają się swoich branż, jeżeli ktoś pochodzi z branży ubezpieczeniowej, no to interesują go takie startupy? Najłatwiej odpowiedzieć jest różnie. Myślę, że wszyscy aniołowie otwierają się na sektory inne niż sami znają i to jest bardzo ciekawy trend, bo często takie trzymanie się swojego sektora jest trochę zgubne. To znaczy inwestuję tylko w co rozumiem, okej, tak można i są tacy specjaliści, którzy inwestują tylko w insurtech, tylko w fintech. Natomiast myślę, że dla zdrowia własnego
portfolio spółek warto zaryzykować czasem w coś, może z czym nie czujemy się komfortowo, albo co wydaje się, nie wiem, jakieś abstrakcyjne, głupie, śmieszne i tak dalej. Wiesz, jak inwestowaliśmy w psi bufet, no to wielu ludzi się pukało w głowę, tak? No, catering dla psów. Natomiast no, trzeba było widzieć po pierwsze trendy, które towarzyszą jakby wydatkom na psy, jak takiej personie tego, kto te wydatki robi, bo psiarz to często wydaje pieniądze tak jak na dziecko, a trzy, polski rynek psiarski jest trzeci w Europie po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Więc są takie elementy, gdzie czasami trochę trzeba szerzej spojrzeć i zaryzykować, no bo to zawsze musi być to ryzyko, żeby potem mieć ten zwrot. Jaki ja trend na pewno obserwuję, to taki, że ludzie coraz mocniej szukają takich biznesów odpowiedzialnych, impaktowych i myślę, że ten trend będzie się wzmacniał. Łukasz, na koniec chciałbym ci zadać pytanie, co dalej, bo z tego co wiem, jesteście już pod koniec okresu inwestycyjnego w tym waszym pierwszym funduszu Cogito Ventures. No i co dalej? Tak, potwierdzam. Będziemy mieli 18 spółek w portfolio. Jeśli chodzi o inwestycje pierwotne, to cały kapitał już wydaliśmy i zachowujemy sobie kapitał na inwestycje kontynuacyjne, także to się będzie działo w najbliższych latach. Ten obecny fundusz musimy zamknąć do 2027 roku, więc teraz mamy taki okres, gdzie te nasze spółki dojrzewają, tam się pojawią lub nie pojawią niestety jakieś rundy kontynuacyjne. No i będziemy mieli takie główne zadanie wychodzić z tych inwestycji. No i tak, kolejny krok to będzie kolejny fundusz. Jeszcze nie za dużo mogę o nim powiedzieć, natomiast dużo się zmieni. To będzie kompletnie nowe otwarcie pod nową marką z nowym zespołem. Mogę tylko powiedzieć, że twoi obecni i przyszli goście tego podcastu to będą ludzie, twoi przyszli wspólnicy. Tak, z którymi będę blisko współpracował, no więc jestem podekscytowany na ten kolejny krok. No ale chyba tyle możemy powiedzieć, że to będzie na pewno troszkę większy fundusz niż ten obecny. Tak, będzie to większy fundusz, natomiast będziemy cały czas inwestować na tym etapie, na którym się znamy, czyli Presidzie. Będziemy chcieli być takim pierwszym, możliwie najwcześniejszym partnerem, nazwijmy to instytucjonalnym, tak? No bo będziemy funduszem. Dla początkującego przedsiębiorcy w Polsce. Myślę, że dla każdego słuchacza, który będzie szukał inwestora, to jest bardzo dobra informacja. Ja wam, Łukaszu, życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim dobrych decyzji inwestycyjnych. To była bardzo, bardzo ciekawa i taka przekrojowa rozmowa o rynku, z jednej strony rynku VC i z drugiej strony o rynku inwestycji anielskich. Jak, no ja przynajmniej tak to odbieram, że to nie jest wszystko zero-jedynkowe. Tutaj trzeba bardzo wiele rzeczy poskładać, żeby to się udało, a myślę, że wam się udaje, tak jak to przez lata obserwuję. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. No i cóż, i do zobaczenia. To ja dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne.